Wystrzeliliśmy w kosmos najpotężniejszy teleskop w historii. James Webb powstał, by rozwikłać tajemnice galaktyk, które szybko się od nas oddalają. Jednak najbardziej zagadkową galaktykę można dostrzec nocą gołym okiem, bo w tej chwili pędzi w naszą stronę. Galaktyka Andromedy nieraz wprawiała naukowców w zakłopotanie i wciąż stawia przed nimi wiele wyzwań. Dziś dowiesz się, w jaki sposób powiększyła ona wszechświat miliony razy. Czemu znajdujemy tam najniezwyklejsze czarne dziury, a nie widzimy ani jednej planety? I jakie tajemnice Andromedy wciąż dręczą naukowców? Jak udało jej się oszukać astronomów, w tym nawet Hubble'a? W X wieku perski naukowiec Abd al-Rahman al-Sufi jako pierwszy opisał tę galaktykę jako mglistą plamę. Myślał, że widzi kosmiczną chmurę. W XVII wieku niemiecki astronom Simon Marius dostrzegł blask pochodzący z Andromedy jak świeca lśniąca przez róg. Te dziwne metafory dowodzą, że astronomowie nie mieli pojęcia, na co patrzą. Pod koniec XVIII wieku Brytyjczyk William Herschel zauważył, że Andromeda jest najbliższą Ziemi mgławicą, złożoną z gazu i pyłu, przez który prześwitują jasne gwiazdy. Oznaczało to, że galaktyka jest dość mała, ma kilkadziesiąt lat świetlnych średnicy. Zwodziła naukowców tak skutecznie, że jeszcze 100 lat temu byli oni pewni, że cały wszechświat składa się z samej Drogi Mlecznej i otaczających ją małych mgławic. Amerykański astronom Harlow Shapley zaryzykował swoją reputację, mierząc się w 1920 z pewnym siebie Herberem Curtisem w wielkiej debacie. Curtis stanowczo stwierdził, że Andromeda jest oddzielną galaktyką oddaloną o 500 tysięcy lat świetlnych. Shapley i większość naukowców nie chciała wierzyć, że Droga Mleczna może mieć jakichś sąsiadów we wszechświecie. Dopiero legendarny Edwin Hubble zakończył spór w 1925. Przy użyciu najbardziej zaawansowanego wówczas teleskopu odkrył gwiazdy zmienne, cefeidy w galaktyce Andromedy i obliczył odległość, bo ich jasność dokładnie znano, prawie milion lat świetlnych. Chociaż później okazało się, że i Hubble dał się nabrać na sztuczki Andromedy. Naukowiec nie wiedział, że cefeidy to inne typy gwiazd, więc odległość między nami a galaktyką jest tak naprawdę 3 razy większa, 2,5 miliona lat świetlnych. Od kiedy Andromeda pokazała swoje prawdziwe oblicze i powiększyła nam wszechświat, zmyliła nas jeszcze na wiele sposobów. Andromeda cały czas podważa wszystko, co wiemy o galaktykach. Jej pierwsze szczegółowe zdjęcie wykonane pod koniec XIX wieku ukazało spirale z dużymi przerwami między ramionami. To wtedy astronomowie zrozumieli, że Droga Mleczna, którą widzimy od wewnątrz, nie jest wcale litym dyskiem gwiezdnym, lecz podobną spiralą. A potem kształt Andromedy stworzył nową zagadkę. Gdy Vera Rubin, amerykańska astronom, zaczęła badać galaktykę na początku lat 70., wiedzieliśmy już, że jej dysk jest 2 razy szerszy niż Drogi Mlecznej. Ma średnicę 220 tysięcy lat świetlnych. Rubin myślała, że ze względu na rozmiar gwiazdy na samym skraju dysku będą obracać się wokół jądra galaktyki strasznie wolno. A tu przeciwnie, pędzą wokół niego jak wyścigówki. Andromeda już dawno powinna zostać rozerwana na strzępy w tej niebezpiecznej grze. Rubin uznała, że ten paradoks może wyjaśnić tylko gigantyczna chmura pełna jakiejś niewidzialnej substancji, która powstrzymuje galaktykę przed rozpadem. I tak astronomowie odkryli wielkie galaktyczne halo ciemnej materii. Wciąż nie wiemy, z czego dokładnie się one składają, ale dzięki Andromedzie naukowcy stworzyli realistyczne symulacje poruszania się i rozwoju galaktyk. I pojawił się kolejny problem. W większości symulacji widzimy setki karłowatych galaktyk satelitarnych wokół każdej dużej galaktyki. Ale w rzeczywistości jest ich może kilkadziesiąt. Gdzie reszta?
Dopiero w 1992 włoski amator astrofotografii Giuseppe Donatiello dostrzegł wyblakłą galaktykę Pegas 5 blisko dysku Andromedy. Tak ciężko ją dostrzec, bo większość jej gwiazd jest bardzo stara. Galaktyka ta powstała w końcu 12,5 miliarda lat temu. Galaktyki karłowate nie żyją zwykle tak długo, bo pochłaniają je większe sąsiadki. Dlatego towarzyszka Andromedy to tak cenny artefakt z wczesnego wszechświata. Wiemy już, że większość galaktyk karłowatych może kryć się nam tuż pod nosem, więc symulacje stworzone przez naukowców są zgodne z prawdą. Jedna z nich ukazała coś niezwykłego. Za 3 miliardy lat Andromeda wpadnie w Drogę Mleczną z ogromną prędkością. Na szczęście gwiazdy w obu galaktykach są rozproszone, więc raczej się nie zderzą. Nie jest to jednak główny powód do zmartwień. Naukowcy boją się o inne obiekty w tych galaktykach. A czarne dziury Andromedy są jeszcze bardziej kłopotliwe niż wszystko inne. Takie zdjęcie wykonał teleskop Hubble'a. Widać na nim jądro Drogi Mlecznej wypełnione gwiazdami. To tam czai się niewidzialny potwór. Supermasywna czarna dziura. Sagittarius A, o masie równej 4 miliardów Słońc, steruje wszystkimi sąsiednimi gwiazdami w jądrze galaktyki. Hubble miał znaleźć coś takiego w centrum Andromedy. Ale za to natknął się na nową tajemnicę. Hubble uchwycił podwójne jądro, które jak widać jest asymetryczne. Jego ciemniejsza prawa część to supermasywna czarna dziura o masie równej 200 milionów Słońc. Ale czym jest to po lewej stronie? Początkowo zakładano, że to zwykła gromada gwiazd, która zawędrowała do jądra galaktyki Andromedy i obraca się wokół czarnej dziury. Tylko że jej ogromna grawitacja rozrzuciłaby te wszystkie gwiazdy po kosmosie wieki temu. W jednym miejscu trzyma je tylko druga czarna dziura. Andromeda musi mieć więc bardzo rzadkie podwójne jądro, złożone z czarnych dziur, które powstało po zderzeniu z inną galaktyką. No to kolejna sprzeczność. Według symulacji układ takich czarnych dziur powinien wyglądać inaczej niż to, co pokazał Hubble. Tajemnica podwójnego jądra Andromedy dręczy naukowców już od kilku dekad. Niedawno ta dziwaczna galaktyka trochę się zlitowała i dała astronomom klucz do jednego z najbardziej enigmatycznych paradoksów o czarnych dziurach. Naukowcy odkryli wiele czarnych dziur, których masa nie przekracza 100 Słońc, a także takich, które mają masę milionów Słońc. Są to dwie skrajności. Nie widać nic pomiędzy. A uczeni już od lat nie wyrabiają z niewiedzy, czemu nie znaleziono czarnych dziur o średniej masie. Nie wiemy bowiem, w jaki sposób powstały supermasywne jądra galaktyk. Czasem astronomowie znajdują obiekty, które potencjalnie mogą być tymi dziurami o średniej masie, ale najczęściej są to tylko przypuszczenia. I tak było aż do 2022 roku, gdy naukowcy w końcu dostrzegli coś nadzwyczajnego w jednej z gromad kulistych Andromedy. Orbity gwiazd wyraźnie wskazują na czarną dziurę o masie 100 tysięcy Słońc. I mogą się one jeszcze skrywać w wielu innych gromadach, również poza Andromedą. Zwłaszcza, że nawet najcięższe czarne dziury są niewielkie w porównaniu z gazowymi olbrzymami jak Jowisz. I tu przechodzimy do ostatniej i największej tajemnicy Andromedy. Czemu nigdy nie odkryto tam egzoplanety? Do tej pory znaleźliśmy ponad 5 tysięcy egzoplanet, wszystkie w obrębie Drogi Mlecznej. Kosmiczny teleskop Hubble'a pokazał piękną panoramę Andromedy pełną drobnych szczegółów. Ale dla poszukiwaczy egzoplanet to za mało. Galaktyka jest zbyt daleko od nas, aby zobaczyć, jak egzoplanety wpływają na poszczególne gwiazdy.
Mimo to w 1999 nam się poszczęściło. Jedna z gwiazd Andromedy przeszła tuż przed inną i nie była tam sama. Druga gwiazda może mieć gazowego olbrzyma ponad 6 razy cięższego od Jowisza. Byłaby to pierwsza egzoplaneta poza Drogą Mleczną. Tyle, że efekt ten może równie dobrze wynikać ze zwykłego zniekształcenia danych. Nie mamy jak tego sprawdzić, bo gwiazdy już nigdy nie ułożą się tak idealnie. Ale co jeśli brak odkrytych egzoplanet w Andromedzie to nie wina naszych teleskopów, a tego, że wokół bilionów gwiazd w tej galaktyce nie krąży niemal żadna planeta? Brzmi absurdalnie, bo skoro w Drodze Mlecznej jest ich tak wiele, to w innej galaktyce powinno być tak samo. Tym bardziej, że w 1885 irlandzki astronom Isaac Ward dostrzegł wybuch supernowej w pobliżu jądra Andromedy, więc musi tam być wystarczająco dużo materiału dla egzoplanet. A jednak jest to jedyna supernowa, którą widziano w Andromedzie, podczas gdy w Drodze Mlecznej są ich dziesiątki. Czy naszą sąsiadkę zniewala jakaś tajemnicza siła, która zapobiega powstawaniu egzoplanet? Lub wręcz je niszczy? Galaktyka ta szybko się do nas zbliża, więc warto jak najszybciej zobaczyć, co jest z nią nie tak. Może kosmiczny teleskop Jamesa Webba, wyposażony do śledzenia odległych egzoplanet, przełamie planetarną klątwę Andromedy. Albo to, albo poczekamy parę miliardów lat, aż zbliżająca się Andromeda zajmie połowę nieba i będzie ją można dostrzec przez zwykły teleskop. Ale nawet gdy w końcu odkryje przed nami swoje sekrety, to na koniec spłata nam okrutnego figla. Gdy Droga Mleczna zderzy się z Andromedą, zobaczymy bardzo jasny rozbłysk w kosmosie, który będzie trwał miliardy lat. A że już teraz mamy problem z zobaczeniem odległych galaktyk, to oślepiające światło może kompletnie uniemożliwić nam obserwację większości wszechświata. Jeśli jakaś cywilizacja zacznie badać kosmos w tej erze, to pomyśli, że eliptyczna supergalaktyka Drogi Mlecznej i Andromedy to jedyne, co tam istnieje, i nigdy nie pozna prawdy.